krzyż w Skarbiszowicach to nie tylko miejsce modlitwy, ale także symbol ocalenia. Ważne dla wielu rodzin, które zostały przymusowo przesiedlone w czerwcu 1945 roku. Przybyli tu z kresów wschodnich Polski, głównie z Przebraża i okolic Wołynia. Błogosławionaś ty między niewiastami. Ten krzyż, który tutaj stoi za nami, jest odpowiednikiem krzyża, który został tam na Przebrażu. Na Przebrażu małe wioski nie miały swoich kościołów, więc stawiano krzyże, pod którym ludzie się modlili. Wyjechali tak jak byli, z jedną małą walizką, dwójka dzieci malutkich, czasami jeszcze trzecie w drodze. To co mieli, zapakowani do wagonu, wyjechali wiele, wiele dni. Żeby znaleźć tą nową swoją ojczyznę, to swoje miejsce na ziemi przede wszystkim. Co roku od 76 lat krzyż przesiedleńców odwiedzają mieszkańcy Skarbiszowic, by modlić się i wspominać wydarzenia tamtych lat. My staramy się nie zapomnieć, no to jest nasza historia, historia naszych mieszkańców. No i to jest dla nas ważne, w szczególności jest to ważne dla tych mieszkańców, którzy właśnie tu wtedy przybyli i pamiętają to, co się wydarzyło tam. I dziękują za to, że są tutaj i tutaj znaleźli ten spokój. Wiele osób pamięta do dziś również z przekazu rodziców, jak wyglądały mordy Polaków przez ukraińskie bandy UPA. Obrona wówczas nie była łatwa. Przy trzecim natarciu atakowało 12 tysięcy Ukraińców, a naszych obrońców było tylko 1350, łącznie z wszystkich, czyli 800 przebrażaków. To były cztery kompanie, duże kompanie, po 200 osób, oddział AK, obrońcy z Rafałówki, Apolinarego Oliwy, którzy właśnie, Rafałówka padła, też 160 ludzi i oddział radzieckiej partyzantki pułkownika Prokopiuka. Cieszyli się tym, że przyjechali z tak daleka, że mieli gdzie tutaj mieszkanko, że zagospodarowali się i cieszyli się tym kawałkiem swojego mieszkania. Przesiedlone rodziny musiały rozpocząć swoje życie na nowo. Tu w Skarbiszowicach, z dala od swojej małej ojczyzny. Ci, co zadeklarowali niemieckie obywatelstwo, to wyjechali, nie? I wtedy, no, ja to tak ująłem gdzieś tam w moim pisaniu, że natychmiast się ożywił ten teren. Natychmiast się ujawnili krawce, szewce, cegielnia została uruchomiona, tartak, tłocznie olejów, takie, no, że po prostu olejarnie. Także no, ruszyło to z kopyta. Szewce byli nawet. Nie? Piękny czas. Tak, no tak. I poza tym było bardzo wesoło. Nasi tu stworzyli taki teatr domowy, bardzo fajny. Nie pamiętam tylko tytułów tych sztuk, bo było takie dwie, trzy sztuki grane to tutaj, ważne, teatralne. Żeby tutaj pokrzepić. No, wesoło. I to było tak bardzo oryginalnie zrobione te teatry, dlatego na przykład Błyskawice, to były prąd, tam styki robiło błyskawice, grzmoty, no to były tam, integrowaliście, można powiedzieć. Blachy jakieś leżały i waliło się w to, no to tak, grzmot był, prawda, jakiś tam piorun. Po modlitwie przy krzyżu zgromadzeni spotkali się w świetlicy wiejskiej, by powspominać. To dobry moment na rozmowy i lepsze poznanie historii, o której nie możemy zapomnieć.